podczas najazdów tatarskich, które przysporzyły im męczenników. Mamy 59 męczenników. 49, przepraszam. Było ich 50, ale jeden nie chciał zginąć, a ci pozostali, tych 49, to akurat z własnej woli, jak mówiono, pod miecz tatarski się podali. Natomiast historia jest o tyle zabawna. Pamiętam, że jak przyjechałem kiedyś do Sandomierza i odkryłem, że tam są znowu Dominikanie, bo w tym starym kościele w Sandomierzu, gdzie ta historia się wydarzyła, gdzie kości tych Dominikanów są, odkopano je, widać, pomordowani, są też malowidła, które to pokazują. Otóż tam nie było bardzo długo Dominikanów, była kasata, ich nie było ich przed całą komunę. Natomiast naprzeciwko jest dom księży emerytów i ci księża emeryci zajmowali ten kościół, tam odprawiali nabożeństwa. No, przyjechaliśmy kiedyś, powiedziałem, no, zwiedzamy i są Dominikanie, dwóch, trzech, są też księża emeryci tam gdzieś obok. Mówię, no i co, cieszycie się, że znowu są Dominikanie? A ja, tak, tak, czekamy, aż będzie ich 49. Ale to było sympatycznie powiedziane.